przede wszystkim serdecznie powitać. Bardzo fajnie, że bawimy się w takim gronie jeźdźców doświadczonych, pełnoletnich w większości. Aha, i tutaj może od razu masterem jestem ja tego biegu, poprowadzę, natomiast na kontrmastra wyznaczam instruktora Krzysztofa Lubiewskiego. I to jest akt bardzo doniosły, wręczam mu tutaj trąbę. Ja nie trąbię w tym roku. O. Jedziemy z asystą. Asysta to są jeźdźcy pretendujący w kolejnych latach prawdopodobnie do właśnie jazdy w tym biegu głównym. Nowością w tym roku będzie runda honorowa w przeciwną stronę. Oddam głos koleżance z asysty, bo no nie przedstawiłem jeszcze prowadzącą asystę. Jest oczywiście pani Kasia. Pani Kasia. Jedzie na Pertesie. Większość z was wie, co to za koń. Starajcie się nadążyć za tym koniem, bo no, on naprawdę może, zresztą ja najchętniej bym go widział w roli lisa, bo wówczas lisa by nikt nie pochwycił, nie? Za rok. Jeśli nie ma więcej pytań, to ja poproszę o zabranie głosu Kasie. Panie prezesie, co ja mam mówić? Sami dobrzy jeźdźcy, tak? Same dobre konie. Ja bym tylko życzyła wam dobrej zabawy i mało upadków. I żebyście szybko nie łapali tego lisa. Dajcie mu troszeczkę, nie? Szans, żeby sobie pobiegał trochę na tej polanie naszej. Także ja dziękuję z mojej strony. Nie mam 7 minut, bo naprawdę nie miałabym co z tej kartki doczytywać, tak? No, dobrej zabawy dobrze. Życzę. Dobrze. Proszę na prezentacji, jak już na koniach będziemy wjeżdżali, starać się jak najciaśniej, żebyśmy wszyscy się zmieścili. No nie jest nas aż tak dużo, ale 18 koni. Także tutaj podjeżdżamy jak najbliżej i do prezentacji. Ta prawa strona, czyli za mną, za korusem. Surdut, Ludwik, harmonijka, harnaś, pilotka, halucynacja, zekorta. To jest ta strona. Druga strona, Pertes, Black, Bartek, Juna. Chciałem Państwa bardzo serdecznie powitać w progach Klubu Jeździeckiego Deresz. Bardzo się cieszę, że Dzień Świętego Huberta będziemy spędzać wspólnie. Nie sposób tutaj nie wspomnieć o naszej instruktorce świętej pamięci pani Jadwidze Pasturczak, która nauczyła nas, jak ten dzień powinniśmy spędzać. I za sprawą obecnego również dzisiaj prezesa seniora Józefa Szewsa przez 40 lat pielęgnujemy ten zwyczaj i staramy się świętować po dzień dzisiejszy. Jeszcze raz wszystkich Państwa bardzo serdecznie witam. Witam przedstawiciela lokalnych władz, który się tam troszeczkę schował, burmistrza pana Patryka Mikołajewskiego. Witam wszystkich członków
obecnych, tych, którzy mogli przyjechać, którzy pamiętają o październiku. I witam wszystkich sympatyków naszego klubu, fotoreporterów i pozostałych gości. Proszę Państwa, dzisiaj pojadą w biegu, pojadą szukać lisa, gonić go, pojadą dorośli. Są to nasi wychowankowie, nasi jeźdźcy, wychowankowie naszego klubu. Ja poprowadzę tropami lisa, poprowadzę konno. Zanim to się stanie, zanim Państwu zaprezentujemy tutaj całą kawalkadę jeźdźców, zanim przyjedziemy tutaj na klomb, poproszę pana prezesa seniora o krótki rys historyczny tego, jak się obchodzi, co to jest za święto i jak obchodzimy go w naszym klubie. Dziękuję bardzo. Ja poproszę Państwa bliżej do nas tutaj, tak? Wszyscy będą uprzejmi się skupić w tym miejscu. Tam jest gorsza akustyka, musimy być oddaleni od nadajnika. Bardzo proszę bliżej, śmiało. Prosimy bardzo. Czy mnie słychać przez głośnik? Słychać mnie? Słychać? Jeszcze bliżej, jeszcze bliżej, jeszcze w kole. Chciałbym powitać tak licznie zgromadzonych miłośników jeździectwa, łowiectwa i naszego klubu. Miło Państwa powitać. Pogoń za lisem, gonitwa, Hubertus i jeszcze parę innych nas to są synonimy tego, co mamy dzisiaj obserwować. Tradycja jest stara, wywodzi się ze średniowiecza. Pan burmistrz jako historyk, znawca wie, że dawni albo wojowali, albo balowali, prawda? I jak nie było wojny, trzeba było sobie wymyślać jakieś tam zajęcia. Dobrze by było, gdyby one były pożyteczne. Wpadli na to ówcześni szlachta, i żeby się zbierać o tej porze roku mniej więcej. Żniwa już zakończone. Zimy jeszcze nie ma, coś trzeba ze sobą zrobić. Pojedziemy gdzie? Tak jak melodia nam ścieżkę dźwiękową wyprowadziły. Pojedziemy na łów. Na łów. Wtedy to była konieczność, bo to była podstawa wyżywienia na okres zimowy. Nie było marketów, innych możliwości zdobycia mięsa na zimę. Dlatego ludzie się skrzykiwali jakimś systemem wici, prawda? Tego dnia o tej godzinie u Radziwiła będzie polowanie na grubego zwierza. Żubra, wtedy jeszcze były ostatnie tury, jakiś jeleń, jakiś łoś się też czasami trafił. Okres przedwojenny, kiedy to jeszcze konie w dużej liczbie pracowały i w wojsku, i w rolnictwie, więc były ogólnodostępne i były organizowane duże zbiorowe imprezy, zostańmy przy tym niemiecko brzmiącym określeniu Hubertus. Prezes mówił o pani Jadwidze Pastuczakowej, była to dama, ale był to człowiek oddany bez reszty sprawom końskim. Ona wniosła nam do naszego działania prawidłowe podstawy organizacji tej imprezy. Różnie to jest. Powiem szczerze, że nie znam drugiego ośrodka takiego. Na pewno są, ale ja nie znam, który by w takiej formule to przeprowadził. Teraz poproszę. Że jest gala, że jest elegancja, że są przygotowane i konie, i sprzęt wyczyszczony, i ludzie przyzwoicie ubrani tak, jak to być powinno. Że trasa się odbywa według określonych reguł i prawideł, prawda? Nie ma żywego lisa, bo trzeba by go zamordować. Zresztą taki biedak nie miałby szans, dlatego jest to symboliczna impreza. Będziemy tego świadkami. Kończąc, życzę Państwu bezpieczeństwa, emocji, ale satysfakcji, że to w większości Wasi bliscy biorą udział w tej gonitwie. I tyle bym zakończył. Dziękuję za cierpliwość i wysłuchanie.
Przedstawię Państwu bohaterów dzisiejszego wydarzenia. Mistrzem tego biegu jest Michał Adamkiewicz na koniu Korus. Prowadzącą asystę jest Katarzyna Szewc na koniu Pertes. Na koniu Surdut siedzi Wojciech Jaszczyszyn. Na koniu Ludwik siedzi Julka Rodzik. Na koniu Harmonijka siedzi Kamil Litewka. Na koniu Harnaś siedzi Ewelina Jaskulska. Na koniu Pilotka siedzi Krzysztof Lubiewski, który pełni tutaj rolę kontrmastra. Na koniu Halucynacja siedzi Marcelina Masełkowska. Na koniu Zekorta siedzi Amelka Jakubowska, przepraszam. Na koniu Kostaryka siedzi Zofia Chruścińska. Na koniu Kilimandżaro Julia Włodarczyk. Na koniu Harmonia Julka Brzozowska. Na koniu Chianti siedzi Małgorzata Majewska. Na koniu Tequila siedzi Robert Dziamba. Na koniu Baletka Łaciatym siedzi Mariola Sztilka. Na tej niespokojnej klaczy Juna siedzi Natalia Żbikowska. Na Bartku siedzi Paulina Kozicka. Na koniu o imieniu Lookout Black Beauty siedzi Żaneta Kwiecińska.
Poczekaj, nie stawiaj od razu. Poczekaj. Jeźdźcy się teraz zebrali i czekają na lisa. Lis gdzieś tutaj się czai. Nie wiemy gdzie. Tak? Niektórzy mówią, że go widzieli. Do asysty dołączył na rebusie prezes senior. Brawo! Widać, lis nadchodzi! Jeźdźcy jeszcze go nie widzą. Gońcie lisa! Ojej! Słyszycie, co się dzieje? Krzysztof jest najbliżej. Ma pilotce, ma duże szanse, ale niech szybko tak nie łapie. Chcemy trochę popatrzeć na gonitwę. Dawaj! Paulina z drugiej strony. Osaczyli ją! Nie złapali, nie chcieli. Byli tak blisko. Kto tam jest? Marcelina na halucynacji. Dawaj, Marcelina! Dawaj! Marcelina! Dawaj! Dawaj! Kamil nadchodzi. Julka z drugiej strony. No sprytny ten lis, ucieka szybko. Zosia wychodzi blisko, Robert jest blisko, Zosia na Kostaryce. Marcelina znowu. Paulina blisko jest, zaraz złapie. Ręka za krótko. Zwinne zwroty, złapać się nie dają. Trzecia. Osaczyli tam i za... O, kto to złapał? Halali! Super, Zoska! Zosia? Zosia na Kostaryce złapała lisa. Prowadzi asystę na pertesie. Zobaczcie, jak pięknie zebrany. Ty, Zocha, czas ci leci! Nie! Widziałam, jak mnie okłamała! Nadszedł czas dekoracji jeźdźców, uhonorowania i wysiłku dzisiejszego. Zapraszamy pana burmistrza do dekoracji. Proszę Państwa,
W zasadzie kończy się dzisiejsza impreza. Oczywiście zapraszamy na biesiadę do dworku, gdzie będziemy jeszcze raz przeżywać, uważam, że wspaniałe chwile. Myślę, że czas spędzony, pomóżcie, podstawcie tam może. Czas spędzony z nami dzisiaj w lesie, no nie poszedł na marne, tym bardziej, że słyszałem, że pełne worki grzybów zostały wyzbierane, pozbierane. Także jeszcze będzie smak tego hubertusa, jeszcze będzie czuć. Bardzo Państwu dziękuję za udział, za kibicowanie i akcentem takim na koniec list został oczywiście złapany. Pijemy toast zwycięzcy i złapanego lisa, chociaż nie wiem, czy on znowu nie ucieknie, bo przygotowuje się druga grupa jeźdźców za tydzień, która będzie próbowała pochwycić albo tego samego, albo innego, bo naprawdę lisy nam tutaj trochę nie tyle szkód, ale psikusów robią. Uwaga, wszyscy razem, Dashbur! Dashbur! Dziękuję jeszcze raz i zapraszam do dworku na biesiadę. Proszę o chwilę uwagi. Najpierw chciałbym... Proszę o ciszę teraz. Chciałbym bardzo podziękować przede wszystkim osobom funkcyjnym, kontrmastrowi Krzysztofowi, Katarzynie prowadzącej asystę, Marysi udającej lisa. Bardzo ładnie poprowadziłaś. Dziękuję panu prezesowi seniorowi za to, że dołączył do naszego orszaku i uczestniczył również tym samym w biegu myśliwskim. Na cześć zwyciężczyni, czyli Zosi, która pochwyciła w bardzo ładnej rywalizacji, pochwyciła lisią kitę, trzykrotne hip hip. Hurra! Hip hip. Hurra! Hip hip. Hurra! Hurra! Jeszcze raz za wspaniałe spędzenie czasu, wspaniałe świętowanie dnia świętego Huberta. Wszystkim bardzo dziękuję. Dziękuję. Proszę z koni.